Każdego dnia praktycznie spotykam się w swojej pracy z problemami nierówności, dyskryminacji, wszystkimi tymi kwestiami, które mam takie wrażenie zostały zepchnięte przede wszystkim do rozwiązywania przez organizacje pozarządowe. Jestem dziennikarką, zajmuję się sprawami społecznymi i bez organizacji pozarządowych moja praca byłaby strasznie trudna, bo to właśnie organizacje pozarządowe dostarczają wiedzy, kontaktują z ludźmi doświadczonymi różnymi problemami. Nawet chyba nie wiecie, jak ważna jest wasza działalność. I ja od zawsze mam wielką nadzieję i ufność w tym, że dzięki waszym działaniom, naszym wspólnym działaniom, tak naprawdę budujemy lepszy świat, budujemy lepszą Polskę. To jest tak naprawdę trudna robota. Na pewno nie dostaniemy 100 tysięcy milionów medali, ale chyba warto jest robić to, w co się wierzy. To ważne, zwłaszcza w tej chwili, w jakiej znalazła się Polska i świat, w jakim zmagamy się z problemem uchodźców, którym niewątpliwie należy pomóc różnymi sposobami i mądrze, ale na pewno trzeba pomóc. To ważne, co dla nas, dla całej społeczności w tym trudnym czasie świata robicie. Bez waszej pracy nie będzie mojej pracy. Nie wyobrażam sobie, żebym mogła być dziennikarką, gdyby nie wasze raporty, wasza wiedza, wasze doświadczenie i przede wszystkim wasza chęć dzielenia się tymi wszystkimi rzeczami. Dzielenia się z nami, dziennikarzami. O mediach mówi się, że są czwartą władzą. To byłaby bardzo słaba władza, gdyby nie organizacje pozarządowe. Chciałbym, żeby wszystkie organizacje pozarządowe przestały istnieć, żeby w ogóle ich nie było na świecie, żeby zupełnie nie były potrzebne, żeby świat był piękny, kolorowy, pozbawiony wszelkiej dyskryminacji i żeby wszyscy mogli spokojnie oddychać i żyć. I chociaż to brzmi patetycznie, to jest to prawda, ale ponieważ tak nie jest, to wasza działalność jest niezwykle ważna, jest kluczowa, szczególnie teraz, nie tylko w sytuacji z sytuacją w Polsce, ale w Europie, Ameryce i na całym świecie, jak dobrze wiecie, po prostu jest kluczowa. Pamiętajcie, gdy spotykacie się z hejtem, pamiętajcie, gdy władza publiczna was krytykuje. To znaczy, że to, co robicie, ma znaczenie. Gdy myślę o organizacjach społecznych, przypominam sobie słowa Brunona Ferrery, który mówił o ludziach. Parafrazując to, co on powiedział, chciałbym ja powiedzieć, że są organizacje, które nie wiedzą, jak są ważne przez to, że są. Wiem, że wy wiecie o tym, jacy jesteście ważni. Że są organizacje, które nie wiedzą, jak zbawiennie działa na ludzi ich bliskość. Wy wiecie, że jesteście potrzebni ludziom i wy wiecie, że bez was ludzie będą ubożsi, biedniejsi, pozbawieni pomocy, porzuceni, wymagający szczególnej opieki i że wy dostarczacie im co najmniej nadzieję, a często pomoc, która jest realna, to wy wyciągacie rękę, dzięki której ludzie mogą przynajmniej jedną dziurką od nosa być ponad wodą. Dlatego z tak wielką estymą, szacunkiem odnoszę się do tych, którzy każdego dnia zmieniają Polskę na lepszą, bardziej równą i sprawiedliwą, do organizacji pozarządowych zajmujących się równością. Sam wywodzę się z takiej organizacji i wiem, jak ciężka to jest praca. Wiem, jak bardzo niezrozumiana przede wszystkim przez polityków, którzy w swoim odrealnieniu bardzo często nie dostrzegają tego ważnego problemu nierówności ekonomicznych, społecznych, którymi wy, organizacje pozarządowe, każdego dnia się zajmujecie. Normalnie polskim organizacjom pozarządowym życzyłabym udanej pracy, sukcesów w raportowaniu sytuacji w kraju, może trochę lepszego PR-u i większej odwagi w kontakcie z nami, z mediami, ale nie jest normalnie. W związku z tym chciałabym wam życzyć przede wszystkim, żebyście przetrwali i żebyście mogli robić to, co robicie. Wasza działalność w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i
promowaniu praw człowieka jest bezcenna. Życzę Wam nieustającej, niegasnącej odwagi w działaniach, które podejmujecie każdego dnia. Życzę Wam wszystkim mega mocy, wspieram Was, osoby, które mnie trenują, też Was wspierają i gdyby nie Wy, myślę, że naprawdę nie byłoby tak, jak teraz jest, więc cieszę się, że jesteście i wspieram Was z całego mojego otwartego serca, a moje zaciśnięte pięści są też dla Was i Was wspierają. Nie przypadkiem siedzę koło kwiatów. Te kwiaty chciałam Wam wszystkim dedykować, kochani. Jestem pełna podziwu dla wszystkich organizacji, które działają na rzecz różnorodności. Chciałabym życzyć wszystkiego dobrego w trudnym dosyć czasie wszystkim Państwu. Mam nadzieję, że to wszystko, co się dzieje, te różne straszne rzeczy, które nas dotykają, będą tylko impulsem do tego, żeby działać mocniej, bardziej intensywnie i z większym pazurem i że tak naprawdę to będzie wielki rozwój tych Waszych, naszych organizacji, ale też, że to przyniesie jakąś realną zmianę. Głowa do góry i bardzo, bardzo Wam wszystkim dziękuję. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia gdzieś w naszej walce o bardziej równą i sprawiedliwą Polskę.